naprzód byli, przyszedł taki starosta, czy wyjdzie za niego. Powiedzieli, że wyjdzie. No później wieczór takie zaloty robili. Przychodziła jego rodzina, jego starosty i pytali się, co dajecie, jaki majątek, jakie wiano, gdzie pole, krowę, szafę, co dawali. To się nieraz się kłócili, a ta ja więcej daję, a ty mnie dajesz, a to. No i później po tych zalotach przyjechała furmanka, starosty i młode posiadali do Płazowa 4 km do księdza na zapowiedzi dawać. Ksiądz wygłosił 3 niedziel zapowiedzi i w ten czas było wesele. Wesele było tu, młody jak przyjechał, to przywiózł bukiet. Młody przywiózł bukiet i młoda wychodziła przez próg. Tam się przeżegnali i wtedy rodzice jego sali i młodego i młode rodzice i poklon. Błogosławieństwo było. Po błogosławieństwie na moim weselu 16 furmanek było. 4 kilometry do Płazowa. Na furmanki posiadali i tak jechali, tu tak jeden za drugim, a później zaraz był cywilny ślub, zaraz na cywilny ślub, a knajpa była, tu już te młode, z nikim ślub się wzięło, tu te młode już się trochę popili, a z powrotem się mijali koniami, aby prędzej przyjechać. Jak przyjechali, no to rodzice wychodzili z chlebem, z solą i złotko. Nalewali w kieliszki, młody i młoda, no tak do ust wzięli i wylewali. To ludzie uciekali, bo pochlapali. No i takie, dawno takie duże bukiety przypinali, ze stążki robione, z miertem, kwiatuszek taki przypinali. A później już jak się popili, to wszystko tańczyło, śpiewali, każdy sobie. Nie można było usłyszeć, co każdy sobie śpiewał na weselu. Muzyka była. A jak na przykład, jak mnie prowadzili z mego domu do jego domu, to tak nieśli pierzynę, poduszki, obrazy, figurka, żebym miała, kwiaty. Kradli ze ścianów, ściągali wszystko, żeby za młodo iść. Tam, no. A co jeszcze śpiewali? Tu tam ta teściowa jak wyszła, tu dawno takie te chustki na głowę u nas byli. Tu zawijała i się całowali i teściowa zapraszała młoda do swego domu. Tak. Ja była 74 razy na weselu z moim mężem, a już 15 lat nie żyje. On ma dużą rodzinę i ja mam dużą rodzinę. Dawno nie było takich uczepień jeszcze, jak ja. Przywiedli mnie tam z mężem do jego rodziców. Tam za stołem jeszcze w welonie i w sukience w ślubny jeszcze się siedziało. Jak obiad zjedli, przyśpiewali, naśpiewali. Wtedy młoda się przebrała w inny strój. Tak nie rzucali welonem jak teraz nico, ale założyła sobie ta druhna, założyła sobie welon, siedziała później troszkę za tym. A potem wszystko z domu poszło do świetlicy na zabawę. Nie było tak uczepień, tak jak teraz, tak nie było. Bo to tak jak u nas, w moim domu był obiad, jedli, pili, a później jak mnie prowadzili do niego, tam był obiad, tam jedli, a potem już muzyka wszystko szła do wielkiej świetlicy, bo w takim mieszkaniu, a dużo ludzi, jak 100 ludzi było, może 70, 80, to u siebie nie zmieściło. To wszystko było w świetlicy, ale cała wioska, takie nieproszone goście, tu na ławkach siedzieli w koło, patrzyli, jak ten młodzież tańczy, jak się bawi. A wesoło było, dawno było wesoło. Lepiej było jak teraz. Dawno chodził taki, miał bęben, bębnią, wszystkie ludzie zlatywali, głosił, to będzie, tu będzie, tu będzie, tu będzie, tu składka, tu takie, tu podatki płaci, tu koło kościoła, a teraz tego nie ma. Dawno było weseli, chociaż nie było telewizorów, ale się schudzili się i gadali o dawnych czasach, wszystko jak to było, bieda jeszcze za tamte wojny światowe, opowiadali wszystko.
A teraz każdy siedzi w domu, bo trzeba się wyzuwać z butów. Starszy człowiek już tak nie może. Każdy siedzi i w telewizor patrzy, ogląda, co pokazują. Ale nieraz takie tu na Podkarpaciu starsze panie jeszcze śpiewają takie przyśpiewki. Śpiewają. Ale oni takie jeździli po świecie, to oni jeszcze umią. A my... Co? Ja chodziłam do szkoły, do piątej klasy, jak wojna była, nas wywieźli w 1943 roku do Lagrów, do Zamościa. Tu chodziła do piątej klasy, a później w 1945 roku, jak my przyszli z Niemiec, z Zachodu, to dopiero chodziła jeszcze raz do piątej, do szóstej i do siódmej klasy. Ale co, całe jesień do szkoły nie chodziła, tylko kartofle kopać. Była bieda dawno, panie. Tak nie było jak teraz. Jedne buty byli, dwoje dzieci do szkoły w jednych butach chodzili. Kołysanki? Takie dla dzieci? A to wtedy kto dzieci kołysał? Takie... Z prześcieradła takie kołyskę zrobili, na polu dziecko spało, muchy, komary kąsali, a tu się kupało kartofle, albo sierpem się żyło zboże. Ania, dawno była bieda. Dawno była bieda. A teraz, teraz dobrze, teraz wszędzie jest dobrze, ładnie, śpiewa, każdy ma pokoje, każdy ma centralne, każdy ma... Na kawalerka przychodziła pod okno, nie było ani zasłonów, ani firanek, bo była bieda. Takie stare dziadki tu takie mieli te spodnie podarte, tu takie łaty te nałatane, jedna na drugi chodzili. I to lniane jeszcze wszystko, bo była bidusia. Niemcy przyszli później, kalbuki wszystko zabrali. Była bieda dawno, wielka bieda była. A teraz wszystkiego je dosyć i no zdrowia mało.